Byśmy prosiły już o ciszę. O. Jako drugi wystąpi teatrzyk do góry nogami z Bogatyni w spektaklu pod tytułem Obżartuch i jego dusza. Zespół tworzą uczniowie klas 4-6. Zabawa w teatr daje dzieciom wiele radości. Chętnie tworzą nowe spektakle i osiągają sukcesy. Ostatni to drugie miejsce w przeglądzie jasyłkowym 2007 oraz trzecie miejsce w zeszłorocznym forum teatrów dziecięcych w Jeleniej Górze. Obżartuch i jego dusza to minikomedia, gdzie postaci ze świata piekła, nieba i ziemi przeżywają pewne perypetie. Scenariusz Pierre Gripari, reżyseria Iwona Kubacka, scenografia cały zespół. Czas trwania 40 minut. Zaraz, masz tutaj wizytówkę.
na obszar ducha. To bardzo uczciwy człowiek! Niezwykle miły! Uprzejmy! Idiota! Ale na nasze szczęście ma pewną przywarę. Domyślasz się jaką? Ja? Nie. Jak to? Obżartuch! 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 Czy nic tu nas wszystko nie mówi? Obżartuch! Nie. Nic. Kompletna bałwanica. No więc, obżartuch jest łakomy. I właśnie będzie siadał do stołu. Pójdziecie tam do niego i nakłonicie go, żeby za dużo zjadł. A kiedy umrze z przejedzenia, weźmiecie jego duszę i przyniesiecie do mnie. Rozumiesz? Rozumiem. Tak, szefowo. Już się robi. Ale uważajcie. On ma anioła stróża. Piękną duchambelę, która będzie namawiała go, żeby jadł miarkowanie. Więc wy... Porachujemy mu kości! Komu aniołowi? Chyba oszalałaś! A czemu nie? Nie wolno rachować kości anielicą. Tego się nie robi. Aha! A to co mamy zrobić? Pozwolicie anielicy mówić. Tak nakazuje demokracja. Demokracja, tak. Ale same też będziecie mówiły. Zwycięży ten, kto okaże się bardziej przekonujący. Natomiast, jeśli wam się nie uda, powędrujcie na kotka! Och nie, szefowa, tylko nie to! Uda nam się! Uda! Uda! Natomiast, jeśli wam się uda, będziecie miały... Co będziemy miały, co? Co będziemy miały, co? Co? Co będziemy miały, co? 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 Nie ma mnie! Satysfakcję, że wam się udało! No. I nic więcej? A więc uzgodnione. Wykończycie obszar ducha, będziecie przy jego ogonie, nie dopuścicie, żeby żałował za grzechy, a kiedy wyda ostatnie tchnienie, złowicie go do tej buteleczki. Przyniesiecie tutaj do mnie. Podmienię to jego tu. Oczywiście, wszyscy to wiedzą. Zrozumiałaś. Tak się. No, poczekaj! Zapomniałaś o buteleczce! Szczykamo nie to jedna! Ewa, nie będę ścierała sobie gardła. Sama się zorientuje i wróci! Jakbym zaczynał się wahać.
Nie słuchaj tego demona. Jedz z apetytem, zgoda, ale nie przesadzaj. Twoje życie jest w niebezpieczeństwie. No, coś mi mówi, że powinienem zachować umiar. Mówisz o żartuchu na te wszystkie pyszności. Nie pozwolisz chyba, żeby się popsuły. To byłoby marnotrawstwo. No, no ale z drugiej strony coś mi też mówi, że nic nie powinno się marnować. Powstrzymaj swój nienasycony apetyt. Śmiało, wcinaj ile zdołasz. Jesteś już gruby, jak prosię. Kiedy umrzesz, będzie po nim w czasie. A co tam? Trzeba korzystać z życia, dopóki nie jest za późno. Jak umrę, będzie po nim w czasie. Niestety, już mnie nie słyszy. Dobra nasza. Zmiótł cały talerz. Słowo daję. Można się w nim przejrzeć. Oby tylko nie był tutaj. Oby tylko nie brakło. Mam nadzieję, że weźmie. Oj, mam nadzieję, że weźmie. No, no nałóż sobie jeszcze, obżartuchu. Nie lecz się. Nie, nie. Brawo, obżartuchu. Jeszcze raz wyraz. Zgrabnij sobie wina. Co? Tylko nie wina. Właśnie, że tak. Wypij całą butelkę. Nieszczęsny, słucha go. Brawo, a teraz deser. No jeszcze. Jedno, obżartuch. Sam siebie zabija. I ciężko grzeszy łakomstwem. To prawda, co mówisz, panie? Jestem tego aż nazbyt pewny. Dzięki za dobre słowo. Czas teraz przygotować buteleczkę. Zapomniałam ją zabrać. Chyba została w piekle. Masz ją. Ja? A kto nas tu, aniołu? Nie mam. Ty miałaś ją zabrać. A miałaś, ale nie zabrałaś. Zmiatamy do piekła. Właśnie, drogie panny. Wracają cię do piekła i więcej się tu nie pokazuj. Siedź cicho, kurun, czego nikt cię nie pyta o zdanie. A ty obżartuj, ci najdalej za 5 minut jesteśmy z powrotem. Niam, niam, niam. Obżartuchu, muszę skorzystać z okazji. Słuchaj no, obżartuchu, przestań jeść. Posłuchaj mnie. Nic z tego, znam go na wylot. Kiedy już zacznie jest. Tylko nie wina! Jak to się stało, że jeszcze nie pękł? No, nareszcie wstaje. Ale w jakim stanie? Ejże, co mi jest? Co ci jest, mój biedny obżartuchu? Jeszcze o to pytasz? Co ty? Mój dobry aniele? Coś takiego! Bingo! Teraz mnie poznajesz? Gdzie byłeś, jak cię nie widziałem? Ani na chwilę od ciebie nie odeszłam. Ale ja cię nie widziałem. Nie słyszałem. Bo nie miałeś ochoty. Gdybyś ty wiedział, jak ja cierpię. Wiem. Co mi jest? Za dużo zjadłeś, za dużo wypiłeś. Niedobrze mi, duszę się, poce. Czujesz jakiś słaby. Co to znaczy? To znaczy, że zaraz umrzesz. Umrę? Och, nie! I owszem, umrzesz. Ty zabierzesz mnie do nieba. Co? Do nieba? Oszalałeś? Co, diablice cię zabiorą? I bynajmniej nie do nieba. Diablice? A dlaczego? Bo umierasz z obżarstwa. To grzech śmiertelny. Nie, nie, ja nie chcę. Mój aniel, mój kochany aniołeczku. Nie opuszczaj mnie, już więcej nie będę. Więcej nie będziesz, to pewne. Nawet gdybyś chciał. Nie, nie to chciałem powiedzieć. Przepraszam, żałuję za grzech. Przecież widzisz. To prawdziwa skrucha? Czy bezczelne kłamstwo? Tak, tak, święta prawda. Kocham cię. Jesteś moim najlepszym kumplem. Przyjacielem. Ciebie jedynego mam na świecie. Nie pozwól, żeby tamte mnie zabrały. Dobrze, dobrze. Skoro tak,
Zawsze można spróbować. Psiokrew! Ups. Co takiego? Nie mam buteleczki. Muszę wracać po nią do raju. Nie, nie zostawiaj mnie samego. Boję się. Teraz przyjdą diablice. Faktycznie. Czekaj. Mam pomysł. Jaki pomysł? Połóż się na odwrót. Na odwrót? Tak, tak, chodź. Jak to? Z głową pod rękami. Nic nie widzę! Duszę się! No, w twojej sytuacji to i tak bez znaczenia. Długo tak będę musiał leżeć? Dopóki nie wrócę. Pamiętaj, nie wolno ci się ruszyć. No, jak przyjdą diablice? Wtedy tym bardziej się nie ruszaj i czekaj na mnie. Błagam, pośpiesz się! Oczywiście! No! Mamy już buteleczkę. Nie ma go! Co się z nim może stać? I anioł wszyscy! Co to wszystko ma znaczyć? Poszukajmy go! No przecież nie zapadł się pod ziemię! Jakby zapadł się pod ziemię, byłby już nasz gamoniu! Ale nigdzie go nie ma! Poszukajmy! Gamonie!
powiedzieć! Jego ostatni bąk! Skądże się to przysięgamy? On tam dużo tak... Nie! To był bąk! A wy jak ja nie zanietnie głowy kapiszczane! Niczego nie zauważyłyście? Rzeczywiście! Miał jakąś zmienioną twarz. Brawo! To była jego pupa! Bo mówił was, że pupił gamonie jedne! Niczego nie zauważyłyście? Wypłukać mi na butelkę i jadę na ziemię! Może jeszcze nie umarł? Za późno, za późno. Postarzyć? Nic z tego, nędznicy. Przegrana pani szatanicy. Obżartuch już siedzi w niebie i bardzo cieszy się z siebie. Szatanica kaszle wciąż i chrząka. Zamiast duszy dostała bąka.